Witam serdecznie. Dziś dzień szczególny w lubieńskiej jednostce. Otóż właśnie dziś przyjeżdża do nas nowy samochód GBCA marki Scania P460. Zastąpi on już zasłużonego przez 30-letnią pracę w naszej jednostce Jelcza, który stoi tuż za mną. Szybkie pytanie, tak. Powiedz mi, w jaki sposób planujecie dzisiaj zabezpieczenie przyjazdu naszego wozu? Mamy przygotowanym strażaków, którzy będą zabezpieczać drogę, będą blokować ją, żeby żadna auta się nie kręciły na naszym rynku. Mamy też przygotowaną młodzież, która będzie stała w tamtym miejscu. Mamy profesjonalnych kamerzystów, zabezpieczenie logistyczne na naszej sali. O, właśnie wystartował dron, proszę bardzo. Cieszymy się z nowego samochodu. Czekamy na przyjazd, nie wiem, która jest godzina, za pół godziny już będzie. Także kwestia paru minut. My jeszcze z kolegą Miłoszem będziemy polewać Scanię szampanem, jak tradycja nakazuje. Oczywiście, jak najbardziej. I cieszymy się i... My również. Witam serdecznie. Dzień dobry. Mam takie luźne pytanko, jako pierwszy byłeś na miejscu i odbierałeś naszą piękną Scanię. Możesz w kilku słowach coś powiedzieć o niej? Super samochód, na pewno się będzie tym wygodnie jeździło. Oby jeździł jak najmniej, no bo oczywiście. Fajne auto rzynowe, ale nie jest do tego stworzone, żeby jeździć, no powiedzmy, że co chwilę, no nie? Oczywiście, zgadzam się. Myślisz, że gabaretowo podołamy na naszej jednostce? Miejmy taką nadzieję, chociaż jest go kawał. Liczymy na wasze umiejętności, na umiejętności kierowców, dlatego cieszymy się, że wkrótce do nas dołączy. Musimy zadbać, aby nasz nowy wóz był przywitany w odpowiedni sposób. Dlatego też wspólnie z innymi jednostkami pojedziemy mu w przeddrogę. Imponujący widok. Niespełna 10-metrowa kruszyna może pomieścić ponad 10 tysięcy litrów wody, 1000 litrów piany, 460-konny silnik. No można wymienić naprawdę wiele, ale teraz idziemy się nią sami cieszyć.